Mężczyźni tak bardziej praktycznie analizują i tak sobie dobierają pod swoje życie kobietę. Mężczyźni więcej analizują i dobierają sobie pod swoje życie kobietę. Co? Pierwszy raz słyszę, żeby mężczyzna kurwa cokolwiek analizował. Wydaje mi się, że mężczyzna patrzy, ocenia ładna, gada z nią chwilę, ocenia nie wkurwia mnie, żyje z kobietą tak długo, aż kurwa ją wkurwi. No, jego wkurwi. I to jest cała analiza, jaka tam zachodzi. Jesteś seksistą? Nie, po prostu ja myślę tak samo jak wy. Ja myślę dokładnie tak samo. Analizuję, przystojny, można iść na kawkę. Analizuję, zabawny, 28 lat, kurwa, tak, 3 kierunki studiów skończone, fajny, fajny. Potem weryfikuję jeszcze raz z rzeczywistością i stwierdzam, dobra, nie wkurwa. Ja mnie może być. Nie, my z Remem poszliśmy na kawę. I ja na początku związku mówiłam Remkowi, że tak, uwielbiam spacerować. I ja kurwa spacerowałam. Ja też go ukłamałam troszeczkę, ale nie tak jak on mnie, tak? On powiedział, że ma 28 lat, skończył 3 kierunki studiów i jest obwoźnym dziekanem. A ja po prostu powiedziałam, że lubię spacery. Kłamaliśmy, ale wydaje mi się, że jego poziom kłamstwa był dużo wyższy niż mój. Powiedziałam, że lubię spacery i ja kurwa chodziłam. Ja jednego dnia to z 10 kilometrów przespacerowałam z nim. Tak mi nogi odpadały. Płakać mi się chciało, ale stwierdziłam, muszę być twarda. Nie mogę pokazać słabości i idę zadowolona z siebie. Już nogi mi odpadają. Płakać mi się chce, nie? Tragedia. Jak długo trzymał cię w niewiedzy? Jak my się poznaliśmy, to ja jego wiek i to jak ma na nazwisko, ja się chyba dowiedziałam po 4 miesiącach. 4 miesiące, ja nie wiedziałam jak chłop ma na nazwisko. Gdzie mieszka też nie wiedziałam. I nie wiedziałam ile ma lat. Kasia, to niebezpieczne. No i ja mu mówiłam, że kurwa zachowuje się jak debil, jest na pewno jakimś szpiegiem kurwa i nie wiem, ja jestem jakąś jego dziwną przykrywką i że mi się to nie podoba. Nie, on nie był pany, on tak ma, kurwa. A wy wiecie, ile on ma lat? Wy też nie wiecie. Wiemy. 24. No, fajnie, fajnie. 20, 22, 17, 12, 36. Zajebiście wam idzie. Nie wiecie, kurwa, ile on ma lat. Wiecie, co jest najlepsze? Że nawet nasi znajomi nie wiedzą, ile on ma lat. Bo on im nie chce powiedzieć. Ja chyba w tajemnicy Slayowi kiedyś powiedziałam, ile on ma lat. Nie no, Macias wie, ale Nawcia na pewno nie wie. Masz na Facebooku? On nie ma Facebooka! W sensie, ja już wiem, że to portal dla boomerów i generalnie nic się tam nie dzieje, ale on nie ma! Nie ma Messengera! Do niego kurwa gołębie się chyba wysyła, jak się chcesz z nim skontaktować. Albo się dzwoni. O kim ty mówisz? No Rybku! Kuki! O, a najlepsze jest jeszcze, jak się go zapytacie kurwa skąd jest, nie? On mi na początku mówił tak, no wiesz, ja mam korzenie we Włoszech. O, dobra, fajnie, no. Chyba się dawno z tą rodziną nie widział. Także ten. Bajerę to on ma. Gorzej później z realizacją i z rzeczywistością. Jak się poznaliście z Remkiem? Ja miałam bardzo ciężki miesiąc. Byłam bardzo smutna, samotna. Nic mi się nie chciało. I napisałam na Instagramie, że w tej Warszawie, bo nikogo nie znam i nawet nie mam z kim wyjść. I on napisał, że przecież on jest z Warszawy. A my kiedyś graliśmy razem na streamie. Raz czy dwa. I napisał, że możemy wyjść. A ja myślałam, że ty w Łodzi mieszka. On mówi, nie, że w Warszawie. A on mówi, o dobra, to możemy wyjść na piwo. On powiedział, że nie pije alkoholu. A ja takie, okej, dobra, pierwszy red flag. No wiecie. No bo to dziwne jest. Ale mówię, dobra, chcę mi się z kimś pogadać, to wyjdę. I on powiedział, że muszę iść nad Wisłę. A ja mówię, że spoko, że nigdy nie byłam nad Wisłą. Mówi, że możemy iść na kawę. A mówię, no dobra, on się napije kawy, kurwa. A serio nie pije? Praktycznie w ogóle nie pije. Zdarza się gdzieś tam okazyjnie, że się napije. Może 2-3 razy w roku. Rozumiesz, że on nie pije? On ma samochód, ale nie ma prawa jazdy. I tak to ja bym na każdej imprezie mogła pić, a on by mnie przywiózł generalnie do domu, ale on nie pije, nie ma prawa jazdy. Jak chcę jechać autem, to ja też muszę nie pić. Bez sensu. Tak, jestem pewna, że nie ma prawa jazdy, bo mu raz dałam na parkingu, żeby sobie zobaczył swój samochód, kurwa, z miejsca kierowcy. I ja się obstrałam generalnie, jak on w ogóle ruszył tym samochodem. Wtedy się zorientowałam, że mamy elektryczny ręczny i że jak on coś zrobi, to ja nie mam nawet możliwości zahamowania albo zrobienia czegokolwiek i powiedziałam, o nie, 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 dobra, koniec, kurwa, przesiadam się z powrotem, ja nie będę odpowiadała za zniszczenie tego samochodu. Uwaga, coś, co mnie też na Twitterze też pisałam. Nosimy odblaski. Ja znajdę jakąś firmę i zrobię wam jakiś giveaway na odblaski. I będziecie zamawiać sobie stamtąd odblaski. Każdy z was, moich przedszkolaków, ma chodzić k***a w odblasku, bo timeout i ban na czat. Będzie weryfikacja czatu po zdjęciu, że chodzisz w nocy z odblaskiem. Was czat w ogóle nie widać. Jak pruszy śnieg, jest mgła, a teraz bardzo często się zdarza taka pogoda. To mimo, że wy widzicie samochód, to samochód niekoniecznie może was widzieć. Ja centralnie jechałam drogą, ja myślałam, że to drzewo, że to jakiś pachołek, a to chłop. Szedł. I się okazało, że on mi włazi coraz bardziej na środek drogi, jakby mnie dała po hamulcu, a też droga hamowania jest duża. Pamiętajcie to, że jak jest ślisko na drodze, to ta droga hamowania też jest dłuższa dla samochodu i trzeba uważać. Na szczęście ja mam refleks tygrysa i kobry i ja sobie poradziłam z tym chłopem. On też jakiś na*****
był. Nosimy odblaski. Zjeżdżamy z sanek w bezpiecznych miejscach, nie wchodzimy na lód. Zapamiętane? Zespołem chce wypromować swój flagowy produkt. Majonez kielecki. W mediach społecznościowych spółdzielnia czeka na oferty w zakresie działań promocyjnych w mediach społecznościowych i szuka współpracy. Ja nigdy nie pamiętam, który majonez ja lubię, ale ja go wizualnie... Czekaj, muszę zobaczyć, czy to ten. To ten lubię. Lubię ten. Lubię ten majonez. Mogę z nimi współpracować. Ja to jestem wzrokowcem, wiecie? Ja zapamiętałam jedną etykietę i ja go kupuję, nie? A jaki ketchup? Pudliszki. Łagodny. A najlepiej jak jest ten dziecięcy pudliszki. Łagodny, co ty mówisz? Dzisiaj myłam zęby pastą do zębów i się popłakałam, bo dla mnie pasta do zębów jest zbyt pikantna. Tak samo jak ketchup pikantny jest dla mnie zbyt pikantny, rozumiecie? Pod tym względem jestem cipcią i to się nie zmieni. Ja nie lubię niczego, co jest ostre. Bo pasta do zębów jest taka, ja nie wiem co to jest, dziecięca pasta była taka dobra, była taka owocowa, tak się fajnie myło tym zęby. Potem przeszłam na tą dla dorosłych i żyję z tym do dziś, niezadowolona. Ja nigdy nie lubiłam musztardy, aż do momentu, jak nie spróbowałam kiełbaski z grilla z musztardą. I teraz nie potrafię jeść kiełbaski z czymkolwiek innym niż z musztardą. Dobra, mam coś wokół. Chyba widzieliśmy? Nie mogę patrzeć jednocześnie tu i tu. Co najbardziej lubię ze stołu wigilijnego? Barszczyk z łóżkami. Ale niestety wigilia mnie zawsze zawodzi, bo nie wolno wtedy jeść mięsa. Łóżka nie są z mięsem, tylko są z grzybami. Ale i tak, u mnie w domu jest tak, że nic się nie je. Jest tak, że nic się nie je przez cały dzień praktycznie wigilii. Absolutnie nic nie jemy, aż do pierwszej gwiazdki. I dopiero wtedy o 17 jest podawane wszystko. I my mamy 12 dań, które wtedy możemy zjeść. Jeszcze nie możemy żadnego dania dokończyć, bo zawsze trzeba zostawić resztkę jakąś. Coś trzeba zostawić. Bo to jest szczęście, które będziesz miał w tym roku. Jak coś zjesz, to będziesz miał szczęście, które cię ominie. Więc u nas dostajesz pierwsze danie, jesteś mega głodny i nie musisz jeszcze zjeść go do końca. Ale jemy tak. Opłatek, potem jest chleb, chałka i jabłko. U nas się je jabłko do chałki, nie wiem dlaczego. Potem jest pierwsza zupa, druga zupa, trzecia zupa i potem są... reszta dań jest. Na końcu zwieńczone karpiem. Ale już wyłamaliśmy się trochę z tradycji, bo nikt u nas w domu nie lubi karpia, więc tylko tata i dziadek chyba jedzą karpia, a reszta je łososia. Tak, trzy zupy, bo mamy barszcz z uszkami, to jest jakby dwa dania, no nie? Bo jest barszcz uszka. Potem jest grzybowa z makaronem i jest jeszcze żurek z ziemniakami. Potem są gołąbki. Potem są krokiety z kapustą i z grzybami. Potem są pierogi. Po pierogach jest chyba karp. 12 dni. Kutie macie? Mieliśmy kutiowy incydent na pewnych świętach i już nie mamy kuti z makiem. Nie lubię kuti z makiem. Nie lubię. Opowiadaj. A co to jest do powiedzenia? Kazali mi zjeść, zjadłam i się zżygałam. No koniec incydentu. To nie ma, wiecie, głębszego dna. Remo do was jedzie na święta czy do swoich? Mieliśmy robić tak, jak w tamtym roku, że jestem na jeden dzień, wiesz, u siebie, potem jadę tam do niego, ale... bo tylko ja mogę jeździć samochodem, to też jest upierdliwe, bo ani się nigdzie nie mogę napić, bo zaraz muszę jechać. I jestem jeszcze cały czas, wiesz, w rozjazdach. Wolę sobie usiąść na spokojnie z rodziną i spędzić sobie trochę czasu na spokojnie, niż jeździć, wiesz, po domach różnych, nie? Mama też mówi, że ten, że możemy zrobić tak z Remkiem, że na jedne święta będziemy przyjeżdżać na przykład do nas, a na drugie do jego rodziny, nie? Ale po co tak jeździć, że nie można po prostu olać świąt? Wiesz co, dla niektórych święta to po prostu pretekst do tego, żeby spotkać się z rodziną, plus dostajesz wolne w pracy, plus jest to taki świąteczny okres i jest tak, wiesz, tradycyjnie już to uklepane, że się daje prezenty, że jest tak miło i w ogóle wszystko fajnie, więc ja jakby nie mam z tym żadnego problemu, czy byś... Ja też nie analizuję, czy ja świętuję te święta tak, wiesz, tak jak to powinno być, tam Jezus jak się rodzi i tak dalej. Dla mnie to jest czas z rodziną, po prostu. Rozśmieszysz mnie, wygrywasz 500 zł. Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. Przychodzi policjant i pyta, co tam masz? Sprzedaję pestki z jabłek. A do czego służą? Po zjedzeniu jednej człowiek staje się mądrzejszy. A po ile je sprzedajesz? 15 zł za sztukę. Daj mi jedno. Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi, poczekaj chwilę, za 15 zł mogłem kupić kilka kilo jabłek i mieć z nich mnóstwo pestek zamiast jednej. Widzi pan? Już poskutkowało. Rzeczywiście, daj jeszcze dwie. Wpisałam najlepszy żart internetu. Myślałam, że trafię coś lepszego. Ej, ta strona do mnie pisze, nie uciekaj jeszcze perełko, uśmieszek i losuj dowcip. Co to kurwa jest?
gdzie ja trafiłam? Mama mi zrobiła deser i mojej kuzynce. Dalała nam bity śmietany i posypała to cukrem pudrem. I ja z kuzynką szłyśmy po schodach i ja wzięłam taką wielką łyżkę tego kakao z tą bitą śmietaną. Moja kuzynka też wzięła wielką łyżkę tej bitej śmietany z kakao. Popatrzyliśmy na siebie i tak parskłyśmy śmiechem, że obie byłyśmy w bitej śmietanie, ściany były w bitej śmietanie, roślinki na korytarzu były w bitej śmietanie. Tak się oplułyśmy obie tą bitą śmietaną, że mama to nie wiedziała, co się stało, nie? Od tego momentu nigdy więcej nie jadłam bitej śmietany z kakao. Tak było. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Żegnajcie!